Dzień dobry, witaj na moim kanale. Jest mi bardzo miło Cię tu gościć. Bardzo się cieszę, że oglądasz to wideo i mam nadzieję, że zostaniesz do końca. Dzisiaj zacznę od wiadomości, jaką dostałam całkiem niedawno od pewnej pani. Ona pytała się mnie w tej wiadomości, co sądzę o wstrzykiwaniu kwasu hialuronowego w punkt G. Czy to działa, jakie są za i przeciw, czy zrobić to sobie? I w momencie, kiedy napisała tę wiadomość, to już teraz mi się ramiona unoszą. Sama poczułam takie zmrożenie. Czemu robić sobie coś takiego? Po co robić sobie coś takiego? Spytałam się jej, czy próbowała znaleźć swój punkt G, czy wie, gdzie on jest, czy wie, jak go pieścić, w jaki sposób, co sprawia jej przyjemność, czy jej partner wie, co sprawia jej przyjemność, czy ćwiczyli to razem, czy nauczyła go. I na wszystkie pytania odpowiedziała nie. I w momencie, kiedy odpowiedziała na te wszystkie pytania nie, to spytałam się jej, to dlaczego chcesz wstrzykiwać sobie kwas hialuronowy w punkt G? Bo słyszała, że jest w tym jakaś obietnica rozkoszy, że dzięki temu on robi się większy, bardziej wrażliwy i dzięki temu można dochodzić do orgazmów. Nie, nie, nie i jeszcze raz. Nie. Cokolwiek sobie zrobimy z naszym ciałem, to nie podniesie jego potencjału, nie podniesie jego zdolności do przeżywania czegoś bardziej, jeżeli nie nauczymy się w pierwszej kolejności korzystać z tego, mapować nasze ciało, gdzie co się znajduje, w jaki sposób można je pieścić i co tak naprawdę możemy mieć z tych pieszczot i ćwiczyć je. I sprawdzać, wprowadzać nowe, z innym rodzajem dotyku, inną intensywnością. No, powiem szczerze, że ta odpowiedź tej pani nie wystarczyła, bo nie rozmawiałyśmy ze sobą więcej. Nie wiem, czy zrobiła to, czy nie. Chciałabym w każdym razie przedstawić teraz kilka bardzo ważnych argumentów i przejść do takiego dania głównego dzisiejszego wideo odnośnie do punktu G. Punkt G, po pierwsze, jest bardzo wspaniałym miejscem, z którego można osiągać orgazmy, które są tak oczyszczające emocjonalnie, jak nic innego. I kobiece ciało wyposażone jest w kilka różnych, bardzo intensywnie odbierających pieszczoty miejsc, z których można dochodzić do orgazmów. Dzisiaj skupiam się na punkcie G, ale jest w tym jeszcze, wiadomo, pani klitoris. Jedyna rzecz w naszym ciele, która służy właśnie do rozkoszy. Jest dużo wspaniałości w naszych boskich joni. Mamy też orgazmy, które biorą się z pieszczot szyjki macicy. Mamy też orgazmy sutkowe, są też orgazmy analne, są też orgazmy całocielesne, są też orgazmy energetyczne. Są przeróżne. Ale dzisiaj skupmy się na tym właśnie z punktu G. I on, kiedy rozmawia z kobietami, które go doświadczają, to najczęściej odnoszą się one do poczucia oczyszczenia, fali rozkoszy, takiego czegoś, co przechodzi przez całe ciało, powoduje takie drżenie w udach, takie ciekawe wrażenie, jakie można zauważyć właśnie w udach. To jest takie jakby taki wznoszący się płomień, albo taka raca, jakby, która się nagle odpala. I potem następuje takie taka detonacja dosłownie. Jest to bardzo intensywne odczucie. I czasami towarzyszy temu właśnie ejakulacja. Punkt drugi. Punkt G. Umiejętne pieszczenie punktu G, umiejętne obchodzenie się z nim, sprawia, że uczymy się ejakulować. I uwaga, wszystkie kobiety mogą to robić. Wszystkie kobiety mogą ejakulować. I co więcej, znakomita większość właśnie to robi. Badania na temat damskiej ejakulacji potwierdzają, że każda kobieta tak naprawdę potrafi to robić. Jeżeli przeżywa rozkosz fizyczną, to robi to. I tak na przykład badacze zbadali próbki moczu tuż przed odbyciem aktu seksualnego i potem tuż po. I okazało się, że w moczu kobiet tuż po akcie seksualnym, w którym pojawił się orgazm, znaleziono takie specyficzne białko, które znajduje się również
uwaga, w spermie. I to białko, będące w moczu kobiet, które osiągnęły orgazm, było tym takim wskaźnikiem, że ejakulacja ma miejsce, ale jest cofnięta do pęcherza moczowego. I która z Was nie miała takiego specyficznego odczucia, kiedy jest naprawdę przyjemnie, naprawdę fajnie i nagle taki, chce mi się siku? To jest właśnie to i trzeba nauczyć się iść z tym odczuciem i nie blokować go, bo blokowanie tego odczucia właśnie cofa wytrysk kobiecy właśnie do pęcherza moczowego. Takie były konkluzje badaczy, takie były konkluzje też tych wspaniałych ludzi, którzy zajmują się bezpośrednio właśnie damską ejakulacją i pomocy osiąganiem właśnie jej. I trzecia rzecz związana z punktem G i damską ejakulacją. Jak go znaleźć? Wyczujesz punkt G i będzie to takie wrażenie, jakbyś trzymała palec na podniebieniu górnym. Takie pory, takie rowki odrobiny. I to będzie po tej ściance joni, która jest od strony pępka, więc z przodu. Wsuń palce w joni i sprawdź po prostu, gdzie czujesz takie wrażenie. Takie właśnie coś, jak masz w swoim górnym podniebieniu. Tam on właśnie jest. Tam on właśnie jest. I naucz się go pieścić. Naucz się go pieścić. Kiedy ja zaczęłam to robić, to przyznaję szczerze, bezbronna historia w tym momencie. Musiałam się tego uczyć kilka długich miesięcy. Bo to nie jest takie hop-siup. Tym bardziej, że ani edukacja seksualna nie zakłada, żeby uczyć dziewczynki to robić. Ani nasze mamy nas nie zachęcają do tego, żeby to robić, bo możliwe, że same nie wiedziały o tym. W żaden sposób nie jesteśmy zachęcane przez kulturę, w której albo są faceci, którzy przechwalają się, że moja laska squirtuje, no nie? I traktuje to jak taki jakiś dodatek do swojej męskości, co raczej zniechęca. Albo jest to kategoria pornografii, którą się ogląda, nie wiadomo, czy to z ciekawością, trochę obrzydzeniem, zafascynowaniem. W każdym razie pornografia nie jest dobrym źródłem wiedzy. Nie mówię, że pornografia jest zła, nie mówię też, że jest dobra, bo jeżeli do czegoś zainspiruje, do jakiegoś grzebania, to spoko. Ale jeżeli to jest jakiś jedyny rodzaj wiedzy, którą możemy znaleźć i traktujemy to jako jedyne źródło, no to już chyba niedobrze. A często niestety właśnie tak jest dzisiaj. Więc podsumowując, każda z nas to ma. Okej? Każda z nas ma punkt G. Po drugie, każda z nas może osiągać orgazmy z punktu G. Po trzecie, te orgazmy z punktu G mogą łączyć się z ejakulacją, ale nie muszą. Może być też ejakulacja bez orgazmu, ale nie musi. Tak jak mężczyźni mogą ejakulować bez orgazmu. Jeśli się tego nauczą, jeśli wyrażą taką chęć, bardzo zachęcam, bo nic tak nie jest przyjemnego dla partnerki niż mężczyzna, który potrafi dochodzić wiele razy i mieć ciągle tę energię. I po czwarte, szukajmy wiedzy na ten temat właśnie w naszych ciałach poprzez doświadczanie i w książkach, w podcastach, w tych treściach, które niosą pozytywne wzmocnienie. Pokazują jak, zachęcają do eksploracji. Nie szukajmy inspiracji w rzeczach, które są raczej uniżające, jak opinie, jak pornografia, jak kościół, bo tam tego nie znajdziemy. Więc tym słowem chciałabym zakończyć dzisiejszy wywód i mam nadzieję, że zainspirowałam Was trochę do tego, żebyście popatrzyli na to, co jest na zewnątrz i weszli głębiej. I drogie panie, drodzy panowie, nie ma nic tak wiążącego jak rozkosz. Więc dawajmy ją sobie, dążmy do niej i odpuszczajmy sobie, jeśli jeszcze się uczymy. Bo to jest nauka. I umiejętność odczuwania rozkoszy zmienia się z wiekiem, zmienia się na każdym etapie naszego życia. Zmienia się w zależności od tego, czy jesteśmy wyspani, czy nie. Zmienia się od, i zależy to od wielu, wielu czynników, ale można ją podkręcać. Można to sobie dawać, bo nic nie jest tak wspaniałe,
Nic nie przynosi większej pewności siebie niż zdrowe, witalne, wykochane ciało. Nic nie przynosi piękniejszej rozkoszy i takiej witalności w życiu. I tym miłym akcentem kończę i zachęcam do zabawy. Miłego dnia, ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia. A gdybyś chciał, gdybyś chciała porozmawiać i zastanowić się, jak, co możesz zrobić dla siebie więcej, napisz do mnie, spotkajmy się, pogadajmy. To do niczego nie zobowiązuje i nic nie kosztuje. A może pokażę Ci, na jakim etapie swojego rozwoju jesteś i co możesz dla siebie zrobić, żeby odblokować się na tę rozkosz właśnie. Co stoi na przeszkodzie między Tobą a tym wspaniałym aspektem, jakim jest Twoje ciało. Także jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia. Ściskam, pozdrawiam.